Czas na prognozę pogody, Adam Giza, witam i zapraszam. W poniedziałek zachodnie krańce Polski zaczną dostawać się pod wpływ deszczowo-burzowego frontu atmosferycznego niżu znad Szkocji. Na pozostałym obszarze Polski będzie oddziaływał pogodny wyż nad Estonii. Nasz kraj pozostanie w ciepłej masie powietrza polarnego. Spójrzmy na mapę od 21 do 25 stopni na wschodzie, centrum od 24 do 25. Na południu bardzo podobna wartość. Na północy nieco chłodniej od 21 do 23, a na zachodzie burzowo od 22 do 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne będzie spadać w Warszawie wczesnym popołudniem wyniesie 994 hektopaskale. Wiatr na wschodzie zapowiada się słaby, a poza tym umiarkowany. Jedynie podczas burz i w rejonie Zatoki Gdańskiej powieje dosyć silnie. Podmuchy wiatru będą niestety także uprzykrzały życie urlopowiczom. Na Bałtyku możliwy sztorm. Biometr z reguły obojętny, a na wschodzie Małopolski i w rejonie Zatoki Gdańskiej będzie niekorzystny.